będzie. Seniorzy w ogóle są fenomenalną rodziną naszą. Wymyślili właśnie razem z Centrum Informacyjnym Seniorów Opolu, CAS w Opolu, czyli Centrum Aktywizacji Społecznej i wolontariatem przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, akcję, która zbiera pieniążki na właśnie Dawidka i Oliwiera, dwoje chłopaków, którzy potrzebują teraz bardzo dużej ilości pieniędzy, żeby można było ich wyleczyć. I to właśnie jest to. Nasi seniorzy zorganizowali trening kręgli tak naprawdę. I podczas tego treningu nazbieraliśmy naprawdę kawał dobrych pieniędzy. Jesteśmy już na drugim takim wolontariackim zadaniu. Postanowiliśmy również dorzucić się do tej zbiórki w trosce o zdrowie tych najmłodszych naszych dzieciaków, bo to przecież przyszłość Polski. I wpadliśmy na pomysł organizacji turnieju dla seniorów w kręgle. Dyscyplina wśród tej grupy coraz bardziej się rozwija. Cel, wiadomo, był szczytny. Dzięki Szarej Willi, która udostępniła tory za darmo, wszystkie opłaty wrzuciliśmy do puszki. Wcześniej był w Czarnowąsach kiermasz razem z naszą opolską policją. Prowadziliśmy kiermasz dla Dawidka, a do 19 listopada zbieramy różne fanty. To są puzzle, maskotki na kiermasz, który odbędzie się bliżej już Mikołaja, czyli 6 grudnia, gdzie właśnie też będzie można wrzucić do puszek pieniążki na Dawida i Oliwierka. Turniej z atrakcjami, panie Waldemarze. Oczywiście najważniejszą atrakcją było losowanie torów. Niektóre drużyny mają ulubione tory i chcą tylko na tych torach startować. Wprowadziliśmy, wygrywa ta drużyna, która najwięcej wylicytowała pieniążków. Pokazane były przedmioty, licytacja odbywała się przed wejściem. Muszę Państwu powiedzieć, że 200 zł na torze numer 3 zostało wylicytowane, z czego się bardzo cieszymy. Trafiło do puszki. Panie były zadowolone z Czarnowąsza, że mogły w ten sposób jeszcze pomóc.